i Jakub poznali się na planie jubileuszowej edycji uwielbianego przez widzów programu Rolnik Szuka Żony. Para niemalże od razu przypadła sobie do gustu i narodziło się między nimi płomienne uczucie. Choć początkowo widzowie byli sceptycznie nastawiani do tej relacji, wszystko przez to, że Jakub miał już za sobą bagaż doświadczeń, w tym małżeństwo i dzieci z poprzedniego związku, to para udowodniła, że ma wobec siebie poważne zamiary. Zaraz po zakończeniu randkowego show wyszło na jaw, że zakochani się zaręczyli. Chwilę później ogłosili, że spodziewają się dziecka. Dariusz urodził się w maju bieżącego roku. Od tamtej pory w mediach społecznościowych Anny możemy znaleźć mnóstwo kadrów związanych z macierzyństwem. Właśnie zamieściła kolejny. Tym zdjęciem rozwiała wszelkie wątpliwości i jednoznacznie ucięła plotki o rzekomym rozstaniu z partnerem. Rolnik szuka żony. Anna zamieściła uroczy rodzinny kadr. Te słowa mówią same za siebie. Po udziale w telewizyjnym show, Anna bardzo aktywnie działa na Instagramie. Ostatnio coraz śmielej pokazuje kadry związane z macierzyństwem. Właśnie zamieściła nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć jej rodzinę w całej okazałości. Rolniczka pozuje w objęciach narzeczonego, a obok stoi wózek z małym Dariuszem. Para ma promienne uśmiechy na twarzy, bez wątpienia widać, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Do załączonego zdjęcia Anna dodała jednoznaczny podpis. Jeden ojciec znaczy więcej niż 100 nauczycieli, zacytowała słowa Georgia Herberta. Zaraz później oznaczyła profil Jakuba i napisała, jesteś wspaniałym tatą. Możemy się domyślać, że post został zamieszczony specjalnie z okazji Dnia Ojca. Opisywany kadr możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu. Rolnik szuka żony. Paszkin o chwilach grozy na lotnisku. Kiepsko, rolnik szuka żony. Anna jednoznacznie rozwiewa wątpliwości o rzekomym rozstaniu. Od jakiegoś czasu w sieci zaczęło pojawiać się mnóstwo spekulacji, jakoby Anna z Jakubem nie byli już razem. Rolniczka dostawała mnóstwo zapytań na Instagramie, czy partner ją zostawił bądź czy samodzielnie wychowuje dziecko. Zamieszczona fotografia rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości. Być może oprócz pochwalenia się szczęściem miała ona również na celu utarcie nosa niedowiarkom. Nic bowiem nie wskazuje na to, aby między Anną i Jakubem źle się działo. Wręcz przeciwnie. Młodzi rodzice wyglądają na spełnionych i bardzo zadowolonych.